I zespół The Beatles, prawie 14 minut po 15, a w naszym studiu sympatyczny gość. To jest właśnie taki czas na spotkanie z gościem. Dzisiaj, proszę Państwa, bardzo znany w Łodzi, nie tylko w Łodzi, bo również w Polsce, nauczyciel tańca Janusz Wielgosz. Witaj, Januszu. Witam, dzień dobry. Witam, jak sympatyczna radio, to i gość sympatyczny. Miło nam. Janusz Wielgosz, człowiek, z którym lubię spotykać się tutaj na antenie, bo prywatnie też się lubimy spotykać, ale oczywiście. Na antenie lubię spotykać się między innymi o tej porze roku, bo to jest pora, która sprzyja no, wszelkim tańcom i w ogóle tematyce związanej z tańcem. Ale wiadomo, karnawał. Wiadomo, karnawał. I za chwilkę o tym kilka słów powiemy. Ale Januszu, takim głównym powodem twojej wizyty dzisiaj jest pewien nowy projekt, który właśnie uruchamiasz. Tak, otóż Szkoła Tańca Family Dance proponuje na ferie dla wszystkich tych, którzy zostają w Łodzi, którzy nie wyjeżdżają, a spędzają ferie w naszym ślicznym mieście, Zimową Akademię Hip-Hopu. To jest taki projekt, który trochę odbiega od tańca, bo tworzymy też tutaj i własne graffiti, beatbox, taniec, muzyka, moda i wszystko to, co łączy się z hip-hopem, można na Zimowej Akademii Hip-Hopu znaleźć. To przeznaczone jest dla osób od 7 do 16 roku życia, ale wiem, że też trafiają się i starsi, chyba bodajże tatuś z synem się zgłosił, także dlaczego nie? Zresztą naszym marzeniem jest stworzenie grupy, która by tańczyła hip-hop, ale takich właśnie trochę, wiesz, Piotrek, w naszym wieku, czyli... Śmiały projekt. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby, to zapraszamy do Szkoły Tańca Family Dance. Wszystkie informacje na stronie www.familydance.pl i tam można sobie poczytać. Oczywiście dysponujemy wejściówkami dla słuchaczy Radia Łódź na wybrane zajęcia. Przyniosłem dzisiaj 2 dwuosobowe wejścióweczki, ale to już jak to rozdasz, Piotrze, w jakim to pójdzie przez Ciebie? Oddaję te 2 wejściówki do Radia Łódź i kto tutaj już będzie chciał sobie odebrać, to już będziesz musiał ty zdecydować, jak to zrobić. Niezwykle się cieszę, uruchomimy za chwilkę nasz telefon w tej sprawie, ale jeszcze moment. Januszu, jak myślisz, czemu zawdzięcza swoją popularność na całym świecie hip-hop? Ja myślę, że to jest muzyka, która właśnie jest nie tylko samą muzyką, ale połączenie całej kultury, czyli i pewien styl ubierania się, pewien sposób zachowania się. To wszystko jest na niesamowitym luzie, to wszystko jest bardzo, bardzo spontaniczne. Czyli młodzież, która tańczy, mieliśmy okazję obserwować to na turnieju tańca, który był w ubiegłym roku w Łodzi, gdzie głównym jurorem był Michał Piruk. I uwierz mi, że młodzież, która przyjeżdża, jest niesamowicie kolorowa, rozbawiona. To są ludzie, którzy pochłonięci są pasją. Jest to ich całe życie. Od początku do końca. Tak jak mówię, styl ubierania, styl tańczenia, nawet styl mówienia. Też hip-hopowy. Tak, EUDZ. EUDZ to jest właśnie Łódź. To jest nazwa Łodzi, stąd ten program w slangu EUDZ, to znaczy Łódź, czyli to była nazwa turnieju EUDZ. Planujemy nową teraz edycję przed wakacjami. Myślę, że Radio Łódź się do tego też dołączy. Postaramy się. I to jest właśnie coś, co młodych ludzi bardzo do siebie zbliża, coś, co młodych ludzi łączy. Chcemy im dać możliwość poznania właśnie nie tylko samego tańca, ale poprzez działania wszystkie, czyli takie jakby połączone. Moda, styl ubierania się, łączenie graffiti, tutaj włączenie się graficiarzy, oczywiście w dobrym tego słowa znaczeniu, nie jakieś demoniczne graffiti, ale takie bardzo, bardzo kulturalne. Pozytywne i to w tych miejscach, w których można to robić, to też podkreślam, bo nie tam, gdzie chcemy, tylko tam, gdzie możemy. To jest duża, duża różnica. Staramy się, aby właśnie na ferie coś takiego zaproponować dla młodych łodzian, a jak się trafią nam jacyś fajni starsi, czemu nie? To jeszcze jedno pytanie w tej części naszej rozmowy. Zdaje się, że Białystok jest w tej chwili kuźnią talentów tanecznych. Białystok to głównie też i breakdance. Mm-hmm, też, tak? A jak jest z Łodzią, Janusz? Czy my specjalizujemy się w jakimś nowoczesnym tańcu albo w ogóle w tańcu, czy jesteśmy tacy właśnie pośrodku? No jesteśmy gdzieś tak pośrodku. Nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej tutaj, ale jesteśmy pośrodku. No może nie jest też tak za bardzo najgorzej, bo EUDZ wygrał właśnie łodzianin. Nieskromnie powiem właśnie instruktor Family Dance, ale startowało ponad 60 osób, więc nie było tutaj możliwości jakiejś podstawienia kogokolwiek, tym bardziej, że Michał Pieruk, który oceniał, w następnym dniu prowadził warsztaty u nas i
Zadziwił mnie jedną rzeczą, że przyszły osoby, które spytały się, co ja robiłem dobrze, żeby powiedział, a on potrafił powiedzieć z dokładnością do dosłownie ruchu scenicznego. Powiedział, to robiłeś źle, to robiłeś i tak, inaczej, miałeś taki i taki numer startowy. On pamiętał wszystkich dosłownie jak aparat fotograficzny. Mhm. Przyznam, że ja też jestem choreografem i nauczycielem tańca i tutaj mi niesamowicie zaimponował, bo zapamiętać, 1500 osób łącznie wzięło udział w naszym turnieju, więc było to niesamowite przedsięwzięcie. A on potrafił zapamiętać wszystkich. No, coś no niesamowitego. Proszę, to jest prawdziwy juror. Tak, także zapraszamy na Zimową Akademię Tańca, Szkoła Tańca Family Dance, tworzenie własnego graffiti, beatbox, taniec, muzyka, moda, hip-hop czeka. Dwa podwójne zaproszenia czekają na naszych słuchaczy. 678-82-81, kierunkowy 42. Zapraszamy. Tylko dwa zaproszenia, więc trzeba się starać, trzeba powalczyć. Do rozmowy z Januszem Wilgoszem powrócę za chwilkę, ale teraz zagra nam orkiestra pod dyrekcją Maxa Gregora. Moje ulubione rytmy taneczne. I'm Every Woman, to śpiewała Whitney Houston na ścieżce dźwiękowej filmu Bodyguard, w aranżacji i w opracowaniu Maxa Gregora i jego orkiestry. Zaproszenia, Januszu, już rozdane. Jak woda poszły. Przypomnę, naszym gościem jest nauczyciel tańca Janusz Wielgosz. Mówiliśmy o projekcie Family Dance, a dokładniej o Zimowej Akademii Hip-Hopu. No ale Januszu, korzystając z okazji, że do nas dzisiaj zajrzałeś,
no to... Zawsze mile zaglądam i zawsze każde zaproszenie od ciebie jest przeze mnie najmilej odbierane. Nawzajem. To muszę zapytać, czy coś się zmieniło w tendencjach świata tanecznego, no bo karnawał to właśnie taki czas, taki moment, a ty śledzisz przecież bardzo uważnie to, co się dzieje na parkietach. To jest to zawodowe podejście do swojej pracy, ale także do swojej pasji, bo powiedzmy szczerze, ty jesteś hobbystą, pasjonatem. To nie jest tak, że to jest tylko praca od godziny do godziny. To tak się nie da. Ja uważam, że jeżeli chce się być dobrym nauczycielem tańca, to trzeba kochać to, co się robi, a jak kocha się to, co się robi, to wtedy człowiek ma z tego jakąś satysfakcję. Natomiast nie mam nic przeciwko konkurencji, bo konkurencja jest potrzebna i być musi. Natomiast żeby tylko i wyłącznie uczyły osoby, które mają przygotowanie metodyczne. To jest bardzo ważne, bo jeżeli ktoś był świetnym tancerzem turniejowym, to nie znaczy, że on będzie również dobrze, świetnym nauczycielem. A co to mówiłeś właśnie do rzeczy? Obserwuję ogromny powrót tańców takich bardzo ciepłych, typu Karaiby, salsa, marengę, latino. Takie gorące latino w tej chwili króluje. Może wszystkim potrzeba optymizmu. Chyba tak. Także na parkiecie. Chyba tak. Jest to bardzo ważne właśnie, żeby w tych naszych zwariowanych czasach, czasach bardzo konsumpcyjnych i niełatwych, goniących za pieniądzem, troszeczkę właśnie ciepełka takiego gdzieś płynącego z tych ciepłych stron. I tego słońca nam brakuje tak strasznie teraz. No właśnie, o tej porze roku. Czyli z jednej strony tańce latynoamerykańskie pełne uśmiechu, optymizmu, radości. Wesołości. Wesołości, tak. A z drugiej strony hip-hop i różnego rodzaju pochodne, tak? Tak, tak. Czyli też ludzie chcą sobie poszaleć, tak jak mówię, gdyby też odważyły się osoby starsze, chciały potańczyć hip-hop. A wiem, że są takie działania w Polsce czynione. Dlaczego nie zrobić tego w Łodzi? Dlaczego nie otworzyć się? To naprawdę nie jest nic trudnego. Ja sam próbowałem hip-hop zatańczyć i proszę mi wierzyć, że po pewnym czasie nawet mi się to udawało. Z mniejszym bądź większym skutkiem, ale jest to możliwe. Mamy... No pewien program telewizyjny wylansował teraz modę na tego typu tańce i pląsy. Myślę oczywiście o You Can Dance, tak. Po prostu tańcz. Powiem ci szczerze, Januszu, że jak oglądałem bardzo uważnie chyba dwie edycje, to byłem pod wrażeniem, że bardzo młodzi ludzie tak wiele potrafią i to jest dla mnie wręcz akrobatyka taneczna. To już nie jest tylko i wyłącznie piękne poruszanie się na parkiecie, ale to jest po prostu połączenie iluś elementów i opracowanie ich, czy dopracowanie do perfekcji. Ale widzisz, tu poruszyłeś fajny moment, bo to, co ci ludzie robią, to tak jak mówiłem w pierwszym naszym spotkaniu przed chwilą, jest to pasja, jest to poświęcenie się całkowicie tej kulturze, natomiast musimy odgraniczyć tutaj pewną sferę tańca dla siebie i tańca wyczynowego. Czyli jeżeli ktoś chce przyjść do nas w wieku powyżej 30 i więcej, no to wiadomo, że ja czy moi koledzy trenerzy nie zrobią już z niego tancerza turniejowego, bo to się nie da, bo motoryka nie pozwala na to. Aha. Natomiast możemy z tym człowiekiem zrobić parę innych fajnych rzeczy na własny użytek. Czyli dla przyjemności. Tak, tańcz dla siebie, tańcz na własny użytek, bądź takim może nie lwem parkietu, ale takim lwiątkiem, które się zaczyna poruszać i zwracaj swoją uwagę moim ulubionym powiedzeniem. Nie pokazuj, jak pięknie tańczysz, tylko pokaż, jaki taniec jest piękny. To na tym właśnie polega. To jest esencja całego naszego życia. Czyli nie wychodzę na parkiet i nie mówię, słuchajcie, ja tu zaraz wam pokażę. Ja tu jestem John Travolta. Tak, co ja nie potrafię i w ogóle i tak dalej. No w jednym hotelu z Łodzi była taka próba teraz na Sylwestra robienia właśnie tematu do John Travolty. Udało się to średnio, bo... Bo właśnie była za duża prezentacja siebie, a nie tańca. Dokładnie, a nie tańca. Czyli robili to ludzie, którzy bardziej chcieli wypromować siebie, a nie wypromować ludzi, którzy chcą tańczyć. Nauczyciel tańca powinien promować osoby, które przyszły na zajęcia i powinien im pokazać drogę. Popatrzcie, wy macie być tymi, którzy idą na taniec. Najczęściej oni zapominają o tym, że to nie oni później tańczą na parkiecie. To tańczą te osoby, które zostały przez nas nauczone. I nie, to jest wtedy wizytówka. Tak, one nie mają napisane na czole tutaj Janusz Wielkosz nas uczył, czy ktokolwiek inny, tylko mają napisane ja jestem na parkiecie. To ja tańczę. I o tym musimy pamiętać. Dziękuję ci bardzo, Januszu, za tę rozmowę z konieczności krótką, ale myślę, że treściwą. Myślę, że będzie czas jeszcze treściwą. Spotkać. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych i do Łódzkiego Domu Kultury, ale także do Zimowej Akademii tańca. Hip-Hopu. I tam będzie można i popróbować praktycznie na stronę Family Dance. No ale także teoretycznie, bo będzie okazja, żeby spotkać się z fachowcami. Janusz Wielgosz, nauczyciel tańca, był gościem dzisiejszego wydania audycji W Rytmie Popołudnia. Żegnam się z Państwem tradycyjnym. Do zatańczenia.